krótki trening wzmacniający Twoje centrum. Chciałabym, żeby wzmacnianie ciała wiązało się też z tym, że czujemy się mocniej i silniej ze sobą. Więc spróbuj przeprowadzić ten trening bardzo świadomie. Skup się na tym, co robisz, poświęć sobie tylko chwilę. Zaczynamy. Położymy się na plecach na macie. Wydłużysz swój kręgosłup, wyciągniesz oba boki ciała, odłożysz ciężką kość krzyżową i ustawisz nogi zgięte. Twoje stopy będą na szerokość bioder, Twoje ręce będą na razie wzdłuż tułowia. Weź tutaj wdech do tylnych żeber i wtul te tylne żebra w matę. Wypuszczając wydech, przyciśnij jeszcze kością krzyżową do maty. Wdech i wydech. Z tak dociśniętą kością krzyżową uniesiesz zgiętą prawą nogę, odłożysz ją w matę i utrzymując cały czas ten sam docisk, uniesiesz lewą zgiętą i odłożysz w matę. Będziemy pracować raz prawą zgiętą, raz lewą, a celem tego ćwiczenia będzie nie gibanie się biodrami, czyli nie gibiesz miednicą na boki, nie tańczysz na razie. I lewa. Cały czas jednakowy jest docisk tej płasko ułożonej kości krzyżowej. I lewa, i wróć. Przytulisz obie nogi do brzucha, złapiesz się za piszczele i uniesiesz głowę. Spojrzysz w swój pępek, odłożysz ciężko kość krzyżową i ogonek. Wyciągniesz teraz ręce do przodu, wydłużysz nogi. Wydłużysz je całe z bioder i zaczniesz pompować. Wdech, 2, 3, 4, 5 i wydech, 2, 3, 4, 5. Wdech, 2, 3, 4, 5. Wydech, 2, 3, 4, 5. Wdech. I wydech. Cały czas podążasz nogami jak najdalej od Twoich bioder, a przeciwnie pchasz w przeciwną stronę Twoje żebra, rozciągając przy tym kręgosłup. Uderzasz rękoma i na każde 5 uderzeń bierzesz wdech. I na każde 5 uderzeń wypuszczasz z siebie wydech. Ostatni wdech. I wydech. Przytul nogi do siebie, odłóż głowę. Wyciągnij nogi po macie i teraz wypchnij pięty, wypchnij poduchy od palców i daj na siebie malutkie palce. Wyciągnij ręce do sufitu i odłóż ciężko łopatki i barki. One tak zostają, a ty uniesiesz tylko głowę i spojrzysz na swoje nogi. I teraz mocny brzuch. Prowadzisz ruch roll up do twoich stóp. I wracasz, odkładając po kolei kość krzyżową i długi, długi kręgosłup. Wyciągniesz ręce za siebie, uniesiesz je znowu do sufitu, odkładając barki i łopatki. Uniesiesz głowę, spojrzysz na swoje wspaniałe stopy i znowu podążasz do swoich palców u stóp. I wracasz bardzo długą talią. Jeden i drugi bok tak samo długi. Próbujemy. Dwa razy jeszcze. Chciałabym, żeby nie było tutaj zamachu rękoma, bo to jest ściema. I odkładasz kręg po kręgu, więc nie ściemniaj sobie. Próbuj. I wyciągnij za siebie. Dawaj ręce góra, ostatni raz, unieś głowę i roll up. I wróć. Wyciągnij ręce po raz ostatni, dolep tylne żebra do maty. Wracamy, przytulamy do siebie piszczele, znowu odkładamy kość krzyżową i unosimy głowę. Spójrz na swój pępek. Wydłużysz teraz lewą nogę, przytulisz do siebie prawą, a łokcie będą szeroko. Zamienisz nogi i cały czas chciałbyś, chciałabyś nie gibać miednicą. I pracujemy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Przytul obie nogi. I teraz na wdechu wyciągniesz nogi i ręce do góry. Zrobimy 3 pulsy rękoma do nóg. Raz, dwa, trzy. I przytul. Ten puls jest bardzo maleńki. Im mniejszy, tym lepiej. Wdech. I dwa, trzy. I przytul. Trzy razy jeszcze. Wdech. I raz, dwa, trzy. I przytul. I wdech. I raz, dwa, trzy. I przytul.
Ostatni wdech. I raz, dwa, trzy. I przytul. Odłóż na moment głowę. Możesz ją przetoczyć na jedną i na drugą stronę. Powoli, żeby rozluźnić kark. No i wracamy do pracy. Odłożysz ręce wzdłuż tułowia, odłożysz ciężko kość krzyżową w matę i zostaniesz z głową na macie. Za to wyciągniesz obie nogi do góry. I teraz odłóż ciężko kość krzyżową. Prawe udo chciałoby kopnąć Ciebie w czoło. Raz, dwa. I zamieniasz. Raz, dwa. Spójrz, ten ruch jest mały i nie robię żadnych szpagatów. Chcę zapracować brzuchem. Zegnij nogi. Dodamy do tego uniesienie głowy. Czyli spojrzysz na swój pępek, wyciągniesz obie nogi do góry i chwycisz za prawą nogę. Kopniesz się kolanem w czoło i zamienisz. Odłóż ogon w matę. I dwa pulsy na każdą stronę. Raz, dwa. Raz, dwa. Ostatni. Raz, dwa. I raz, dwa. Przytul nogi, odwróć głowę. Wdech i wydech. I idziemy dalej. Znowu zostaniemy z głową na macie, żeby najpierw wydłużyć nogi, ścisnąć pięty i otulić całą linię środka. Czyli ściskasz pięty po to, żeby wewnątrz udr wydobyć pracę. I teraz odsuń nogi od siebie na raz, dwa, trzy i dawaj nogi z powrotem do pierwszej pozycji. I teraz jak nogi odchodzą od ciebie, musisz cały czas przytulać tylne żebra do maty. Raz, dwa, trzy, przytul tylne żebra. I wróć. Nie idź za daleko. Raz, dwa, trzy. I wróć. I raz, dwa, trzy. I wróć. Zegnij nogi. Złap piszczele. I znowu uniesiesz głowę, spojrzysz w swój pępek. Powtórzymy to ćwiczenie w takiej pozycji. Wyciągniesz nogi do góry. Otulisz linię środka, dasz ręce na tył głowy. I odłóż teraz głowę w te twoje dłonie. Wydłużając kręgosłup, odłóż ogon. I pracujemy. Raz, dwa, trzy. I dawaj nogi na siebie. I raz, dwa, trzy. I daj nogi na siebie. I raz, dwa, trzy. I wróć. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy. I wróć. Przytul nogi, odłóż głowę. Z tej serii na brzuch pozostał nam jeszcze criss-cross, czyli skręty. Ale chciałabym, żebyśmy najpierw ustawili nasze nogi w table top position, czyli takiej pozycji, gdzie ciężko odkładasz kość krzyżową. I teraz zegniesz się, spojrzysz w swój pępek, przełożysz znowu ręce na tył szyi. Ciężko przytulasz cały czas kość krzyżową do maty i nie śmigasz biodrami. Skręcisz w moją stronę, wrócisz do centrum i skręcisz w drugą. I wróć. I skręć, a biodra nie gibają się na boki. I skręć, i wróć. Skręć, wróć, skręć, wróć. Ostatni raz w tej serii. Skręć i wróć. Przytul nogi do siebie. Ok, mamy to. Dodamy do skręconych łokci, skręconej talii, skręconego ciała, wydłużającą się przeciwnie nogę. Najpierw ułóż pozycję table top position, żeby ustawić dobrze swoją kość krzyżową. Zegnij się i spójrz w swój pępek, przełóż ręce na tył głowy. I teraz skręć w moją stronę, wydłuż nogę daleko, zostań, dwa, trzy i skręć w drugą, raz, dwa, trzy. I skręć, raz, dwa, trzy i skręć, raz, dwa, trzy. I zamień, raz, dwa, trzy, damy radę, raz, dwa, trzy. Przytul nogi. Odłóż głowę. Ja kocham criss-crossy, więc zrobimy jeszcze raz to samo, tym razem w tempie. 10 powtórzeń i mamy to. Czyli ustawisz się w table top position. Zegniesz się i spojrzysz w swój pępek. Odłóż ogon w matę. Przełóż ręce na tył szyi i skręcamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i jeden. Przytul nogi, odłóż głowę. Ok. Spine stretch również spróbujemy zrobić. Zrobimy, co tam będziemy próbować. Zrobimy w pozycji leżącej. Czyli wyciągniesz nogi do góry i dasz je tak szeroko, jak jest twoja mata. I teraz ty na tych stopach, tak jakbyś stała, stał. Wypychasz pięty, wypychasz poduchy. Wyciągasz ręce do góry. I teraz spojrzysz w swój pępek.
i próbujesz sięgnąć dłońmi do Twoich stóp, odkładasz całą kość krzyżową, wróć. Mocne centrum, już żyje, co? I znowu, najpierw kiwnij głową w przód i zsuniesz do swoich nóg i wróć kręg po kręgu, odkładając długi kręgosłup. Dwa razy jeszcze, damy radę. Zegnij się, wydłuż i wróć. Ostatni raz. Zegnij się, wyciągnij i wróć. Przytul nogi, przytul siebie czule. Wdech i wydech. I zakończymy, przytulając kolana jeszcze wyżej, a odłożymy sobie kość krzyżową w matę w tym samym czasie, rozciągając odcinek lędźwiowy. I jeszcze raz, dawaj kolana do siebie, pod samą klatę i odłóż kręg po kręgu. Wydłużysz nogi i roll-upem wejdziemy do siodła. Sięgnij do swoich albo łydek, albo stóp i jeszcze wypchnij tutaj żebra do góry. Weź znowu wdech do tylnych żeber. Wróć do mnie. I to by było na tyle, ale chciałabym zakończyć tę sesję. Zmieniam się. Czyli usiądziesz w siadzie skrzyżnym, odłożysz ręce na kolana. Wyciągniesz się teraz z Twoich bioder. Wyrośniesz tym silnym brzuchem, długim kręgosłupem, długą szyją do samej góry, do samego sufitu. Zamkniesz oczy na moment, rozluźnisz skórę na twarzy. Uchyl delikatnie usta, żeby rozluźniła się szczęka i weź tutaj przyjemny wdech i przyjemny wydech, odpuść. I wdech i wypuść. Weź wdech i wypuść. Nadal z zamkniętymi oczami oddychasz spokojnie, głęboko dotleniając całe swoje ciało. Pomyśl o tym, jak silne jest Twoje centrum, które dźwiga to całe ciało, które wydłuża Twój kręgosłup po sam sufit. Weź wdech do Twojego centrum. Wypuść długi wydech. Powoli otwórz oczy i bardzo serdecznie Ci